Jak powstają pieniądze? Skąd się biorą? Kto na tym korzysta i czemu służą? Czym jest system pieniężny i czyje pieniądze za nim stoją? Przez wieki działanie tego systemu pozostawało ukryte przed opinią publiczną. Jednak skutki jego działania dotykają wszystkich w skali państw i całego świata. To właśnie system finansowy zapewnia dominację na arenie międzynarodowej i kontrolę państwową. Dziś, gdy jego fundamentami wstrząsają kryzysy, jeszcze bardziej potrzebna jest otwarta i szczera rozmowa na ten temat. To jest jak rak. Jeśli czekasz, wierząc, że to minie, przekonasz się, że to tylko urośnie i będzie za późno. Chcę powiedzieć ludziom, przygotujcie się. Nie ma czasu czekać i liczyć, że rząd wszystko naprawi. To nie rządy kontrolują świat, to Goldman Sachs. Nadciąga potężna burza. Na wyższych szczeblach opozycji kryją się skorumpowane grupy, które nie chcą rezygnować z przywilejów, które uważają za sprawiedliwe i zasłużone. Mają plany reformy służby zdrowia? Nie. Reformy policji? Nie. Zmniejszenia zadłużenia? Nie. Spokój. Ufasz swojemu rządowi? Uspokójcie się i zachowujcie się jak dorośli. A jeśli nie potraficie, opuśćcie izbę. Poradzimy sobie bez was. To nie przypadek, że ożywienie i recesja stały się cyklicznym problemem na początku XVII wieku, kiedy William Paterson założył Bank Anglii. Takie zachowanie jest nie do przyjęcia. To nie jest śmieszne. Wydaje się wam to zabawne, co? Ale to nie jest zabawne, to żenujące. System jest z natury niestabilny. Głównym graczom zapewnia wpływy na skalę globalną, opierając się na zasadzie, że można brać, nie dając nic w zamian. Analiza wykazała, że zawsze, gdy imperium chyli się ku upadkowi, jego waluta ulega deprecjacji. Nie ma instrukcji tłumaczącej, jak działa ten system. Dziennikarz BBC zbierał materiały do filmu dokumentalnego. Poszedł do Banku Anglii i zapytał: powiedzcie mi, jak tworzone są pieniądze. Usłyszał tak po prostu: nie. W tym filmie przedstawimy ten nieustannie ewoluujący system i wyjaśnimy jego wpływ na sytuację w kraju i na świecie. 97% niczego. Jak powstają pieniądze? Banknoty i monety. W roku 2010 podaż pieniądza w Wielkiej Brytanii wynosiła 2,15 biliona funtów. 2,6% stanowiła gotówka, a pozostałe 97,4% to pieniądz bezgotówkowy w rękach banków komercyjnych. 3% pieniędzy tworzone jest w banku centralnym. Działa to tak. Drukowany jest banknot 10-funtowy, który zostaje sprzedany bankowi komercyjnemu, a ten zwraca jego pełną wartość. Ta transakcja nie daje żadnego dodatkowego zysku i po prostu zasila skarbiec państwa. Taki proceder nazywany jest rentą emisyjną. Renta emisyjna.
Zysk uzyskany przez rząd z produkcji pieniędzy pomniejszony o koszt wytworzenia. Kiedy Bank Anglii drukuje banknot 10-funtowy, ten kosztuje go 3 lub 4 pensy i zostaje sprzedany dużym bankom po cenie nominalnej. Zysk, różnica między kosztem produkcji banknotu a kosztem jego sprzedaży, trafia bezpośrednio do Skarbu Państwa. Zatem cały zysk stworzenia gotówki trafia do Skarbu Państwa, co pozwala zmniejszyć obciążenia podatkowe. W ciągu ostatnich 10 lat udało się zebrać około 18 miliardów funtów. W 1944 roku banknoty i monety stanowiły 17% całkowitej podaży pieniądza. Był to czynnik ułatwiający finansowanie powojennej odbudowy. Obejmowało to utworzenie systemu publicznej służby zdrowia. W ciągu zaledwie 60 lat udział banknotów i monet spadł do mniej niż 3%. Przed 1844 rokiem banknoty były produkowane przez prywatne banki, a rząd nie czerpał zysków z ich produkcji. W czasach przed rewolucją przemysłową współistniało wiele form pieniądza. Monopolizacja emisji pieniądza przez rząd jest dość nowym zjawiskiem. W latach 40. XIX wieku nie istniały przepisy zabraniające bankom tworzenia własnych banknotów. Potwierdzały one jedynie stan prowadzonego rachunku. Zamiast nosić ciężkie monety, można było opłacić transakcję dokumentem poświadczającym stan konta bankowego, a następnie przekazać go komuś, kto użył go do wypłacenia monet z kruszcu. Z czasem papierowe pieniądze stały się równie popularne co złoto. Gdy banki zdały sobie sprawę, że ich produkt zaczyna dominować na rynku środków płatniczych, dostrzegli szansę na zarobienie większej ilości pieniędzy poprzez dodruk nowych banknotów. Udostępniali je w formie kredytu i brali z tego procent. I tak było aż do lat 40. XIX wieku. Posunęli się za daleko, powodując inflację i destabilizując gospodarkę. W roku 1844 konserwatywny rząd Roberta Peela uchwalił ustawę, która odebrała bankom przywilej druku pieniądza i przekazała je państwu. Od tego czasu Bank Anglii jest jedynym organem uprawnionym do tworzenia banknotów. Wszystko zmieniło się z nadejściem cyfryzacji. Dziś pieniądze to tak naprawdę liczby w systemach komputerowych stworzone z niczego. Problem polegał na tym, że przepisy nie regulowały kwestii depozytów klientów indywidualnych w bankach. Zatem nie ma ograniczeń dla elektronicznych form pieniądza, czym tak naprawdę są depozyty na rachunkach. Obecnie większość pieniędzy w obiegu to środki elektroniczne w rękach banków. Musimy uregulować kwestię pieniądza elektronicznego i sposobu, w jakim operują nim banki. Pieniądze w bankach znajdują się na rachunkach bieżących. Jest to termin księgowy używany przez banki przy tworzeniu depozytów. Bank stosuje tę samą metodę, co przy udzielaniu pożyczek. Pieniądze na kontach to jedynie zapis transakcji. Pieniądze banków prywatnych. Dziś większość środków to nie banknoty i monety, ale pieniądze cyfrowe, liczby w systemie komputerowym czy karty kredytowe, kawałki plastiku. Liczby figurujące w pamięci maszyny. Dane te przechodzą z jednego systemu do drugiego. To po prostu olbrzymia baza danych. Każda transakcja oparta jest na pieniądzach cyfrowych. Wydaje mi się, że wiele osób w Wielkiej Brytanii myśli, że rząd lub bank centralny kontroluje obieg pieniądza i emituje nowe pieniądze, ale tak nie jest.
To prywatne banki tworzą większość pieniędzy w obiegu, które decydują również o ich dystrybucji. Taki zapis księgowy określany jest pieniądzem bankowym. Kiedy banki udzielają pożyczek, tworzą nowe pieniądze. Kiedy klient spłaca pożyczkę, pieniądz bankowy jest niszczony. Bank zatrzymuje oprocentowanie jako zysk. Istnieje wiele mylnych wyobrażeń na temat tego, jak działają banki. Cobden Center przeprowadził ankietę, w której zapytano ludzi, jak ich zdaniem działają banki. Około 30% z nich uważało, że po zdeponowaniu pieniędzy na koncie pozostają tam one bezpieczne, jak w dziecięcej skarbonce. Kiedy nadchodzi konieczność, dzieci rozbijają ją, zabierają pieniądze i wydają je. Nadal wierzą, że trzymanie pieniędzy w banku jest bezpieczne, ponieważ będą tam zawsze dostępne. Pozostałe 60% zakłada, że po zdeponowaniu pieniędzy są one przekazywane komuś w formie pożyczki. Emeryt oszczędza przez całe życie, a następnie pożycza oszczędności młodym, którzy chcą kupić dom. Jednak to też nie wygląda w ten sposób. To po prostu sztuczka księgowa. Banki tworzą pieniądze, nie pożyczają ich. Kiedy bank udziela kredytu, udaje, że pieniądze są zdeponowane, stwarzając sztucznie zobowiązanie finansowe. Tak powstają środki finansowe. Profesor Richard Werner. Tworzenie i kontrola pieniądza w Anglii znajduje się obecnie w rękach prywatnych banków. Ponad 97% tworzonych środków to kredyty, czyli pieniądze wprowadzane do obiegu przez banki w formie pożyczek komercyjnych. Większość ludzi nic o tym nie wie. To nie jest teoria spiskowa. Sam Bank Anglii opisuje ten proces w ten sposób. Kiedy banki udzielają pożyczek, tworzony jest nowy pieniądz. Największą rolę w tworzeniu pieniądza odgrywa sektor bankowy. Kiedy banki udzielają pożyczek, tworzą dodatkowe depozyty dla kredytobiorców. Paul Tucker, wiceprezes Banku Anglii. Niewielu ekonomistów rozumie, jak działa system monetarny. Można ulec wrażeniu, że oszczędzanie jest dobre dla gospodarki, ale to błędne myślenie. Tak naprawdę, gdyby każdy zaczął oszczędzać, podaż pieniądza znacznie by zmalała i doszłoby do recesji. Większość ekonomistów nie ma pełnego obrazu tego zjawiska. Nie dostrzegają wszystkich elementów systemu. Opierają się na założeniach, na wiedzy, bez zagłębiania się w szczegóły. A pieniądz stanowi centrum gospodarki. Jeśli nie rozumiesz, skąd pochodzi, kto go tworzy i kiedy jest tworzony, jak zrozumiesz działanie całego systemu? Większość pieniędzy to nie pieniądze fizyczne, tylko cyfrowe. Na ich produkcji zarabia ich twórca. Tworzenie pieniądza elektronicznego jest o wiele bardziej opłacalne niż drukowanie banknotów, bo nie generuje kosztów produkcji. W ciągu dekady zysk z emisji gotówki wyniósł 18 miliardów funtów, podczas gdy banki prywatne wytworzyły ponad bilion środków elektronicznych. Pomiędzy rokiem 1998 a 2007 podaż pieniądza w Wielkiej Brytanii potroiła się. 1,2 biliona funtów powstało w bankach, podczas gdy Skarb Państwa wytworzył 18 miliardów funtów. Kiedy próbujemy wytłumaczyć to sami czy przez organizację Positive Money, często słyszymy, że zwariowaliśmy. Tymczasem 9 marca 2009 roku sam gubernator amerykańskiego systemu rezerwy federalnej Ben Bernanke potwierdził to w wywiadzie telewizyjnym. Dzień wcześniej zdecydował się na wsparcie firmy ubezpieczeniowej AIG, która nawet nie jest bankiem, kwotą około 160 miliardów dolarów. Dziennikarz pyta go więc: panie Bernanke, skąd pan wziął te 160 miliardów? Czy to pieniądze podatników? Nie pochodzą one z podatków. Banki mają konta w rezerwie federalnej, podobnie jak pan w banku komercyjnym.
Tak więc, aby udzielić pożyczki bankowi, po prostu zwiększamy saldo jego rachunku, choć przypomina to raczej dodruk pieniędzy niż pożyczkę. Banki tworzą nowy pieniądz za każdym razem, gdy udzielają kredytu, kupują istniejące aktywa lub dokonują wpłat na własny rachunek, co stanowi głównie poszerzenie aktywów. Kiedy bank kupuje papiery wartościowe, takie jak obligacje prywatne lub rządowe, dodaje je do swoich aktywów i zwiększa depozyt sprzedającego o odpowiednią kwotę. Pieniądze z banków komercyjnych dostają się do obiegu, gdy ludzie wydają środki z przyznanych im kredytów. W 2009 roku, tuż przed wyborami, wprowadziliśmy akcję edukacyjną, tłumacząc ludziom, jak działa system pieniężny. Okazało się, że ludzie mają zaprogramowane wypieranie tego, jak absurdalny jest to system. Słyszeliśmy, to niemożliwe. I jak to? Banki nie mogą tworzyć pieniędzy z niczego, to absurd. Banki pożyczają z depozytów. Większość z nich ma gotowe wyobrażenie o tym, czym są pieniądze. Są przyzwyczajeni do tego, jak ich używają i próbują ekstrapolować to wyobrażenie z gospodarstwa domowego na gospodarkę narodową. To nie działa w ten sposób. W roku 2008 portfel aktywnych kredytów bankowych, zwanych również pieniędzmi bankowymi, wynosił ponad 2 biliony funtów. W roku 1982 stosunek wartości banknotów i monet do depozytów bankowych wynosił 1:12. W 2010 roku wzrósł do wartości 1:37. Na każdy funt tworzony przez Skarb Państwa banki komercyjne tworzyły 37 funtów pieniędzy elektronicznych. W ciągu 10 lat przed kryzysem 2007 podaż pieniądza banków komercyjnych rosła rocznie od 7 do 10%. 7-procentowy wzrost odpowiadałby podwojeniu ilości pieniądza w obiegu co 10 lat. Ilość pieniędzy tworzonych z powietrza jest porażająca. 1,2 biliona funtów w ciągu ostatnich 10 lat. Pieniądze te są dystrybuowane zgodnie z priorytetami sektora bankowego, a nie społeczeństwa. Aktywy sektora bankowego wzrosły z 2,5 biliona dolarów w latach 80. do 40 bilionów dolarów. W latach 80. globalne aktywa bankowe były warte 20 razy więcej niż światowa gospodarka. W 2006 były one warte 75 razy więcej. Wykres poniżej pokazuje wszystkie aktywa banków Anglii jako procent PKB. Wskaźnik ten był stabilny do końca lat 60. i wynosił około 50 do 60%. Później strzelił w górę. Dziś pieniędzy nie zarabia się poprzez wytwarzanie rzeczy. To forma spekulacji, robienie pieniędzy z pieniędzy. To najbardziej zyskowny biznes, jaki obecnie istnieje. Nikt już nie narzuca bankom limitów kwot, które mogą pożyczyć, a więc pieniędzy, które mogą zrobić z niczego. Ogranicza je jedynie ich chęć do udzielenia pożyczki. Istnieją dwie istotne konsekwencje tworzenia przez banki pieniędzy. Po pierwsze, pieniądz powstaje w momencie udzielania pożyczki, czyli wszystkie środki z kredytów muszą pochodzić z rąk banków. Aby mieć dobrą i rozwijającą się gospodarkę, rząd musi przyjąć strategie zapewniające stały wzrost zadłużenia. Jedynym sposobem, w jaki rząd może zwiększyć siłę nabywczą, jest tworzenie większego zadłużenia. Drugi problem to zaprogramowana zachęta dla banków, by tworzyć więcej. Kiedy udzielają pożyczki, tworzą więcej pieniędzy. Zgarniają wtedy zysk w formie oprocentowania. Potrzebny nam był system sprzedaży. Co zrobili? Zatrudnili Andy'ego Hornby'ego.
przemiłego gościa z sieci Asda, aby pomógł zmienić bank w sklep z pieniędzmi. Jeśli bankierzy mieliby kontrolować podaż pieniądza, będzie ona rosła do oporu. Później dług stanie się tak wysoki, że ludzie nie będą w stanie go spłacić i system upadnie. Politycy i dziennikarze mówią, że żyjemy ponad stan, że uzależniliśmy się od długów, że musimy kontrolować wydatki i żyć skromnie. W obecnym systemie nie jest to możliwe. Powodem naszego zadłużenia nie jest to, że pożyczamy. Nie wzięliśmy przecież wszystkich oszczędności, które emeryci odkładali przez całe życie. Pieniądze w obecnym systemie to dług. Powstaje, gdy banki udzielają pożyczek. Jedynym sposobem na pojawienie się jakichkolwiek pieniędzy na prowadzenie biznesów byłoby pożyczenie ich wszystkich od banków. Jest zupełnie odwrotnie, niż twierdzi partia konserwatywna, która uważa, że aby usprawnić służbę zdrowia, trzeba oszczędzać. To z powodu ekonomistów, którzy pomylili zarówno pojęcia polityki pieniężnej, jak i myślenia ekonomicznego, a także z powodu ludzi, którzy wciąż wyznają przestarzałą ideę, że aby inwestować, trzeba oszczędzać, mamy dziś ten cały bałagan. Jednym z powodów, dla których trudno nam zrozumieć system bankowy i tworzenie kredytów, jest to, że kończymy szkołę bez pieniędzy. Potem dostajemy pracę. Pracujemy ciężko przez cały miesiąc, a pod koniec miesiąca ktoś przelewa nam pieniądze. Myślimy więc, że najpierw trzeba pracować, potem zarabiać i oszczędzać. W rzeczywistości nigdy nie miałbyś tej pracy, gdyby najpierw nie sfinansowano jej z kredytu. To poważne pomylenie pojęć, za które nie należy winić ludzi. Nawet ekonomiści tego nie rozumieją. Pieniądze nie powstają w wyniku działalności gospodarczej. Wiele osób zakłada, że jeśli zakładasz firmę, gdzie ludzie coś wytwarzają, to w ramach tego procesu tworzenia, uprawy, sprzedaży czy produkcji, w jakiś sposób pieniądz powstaje sam z siebie. Tak nie jest. Najpierw musimy go zainwestować. Kiedy słyszę Davida Camerona mówiącego o tym, że nie potrzebujemy gospodarki opartej na długu, ale na oszczędnościach, myślę, że on nie wie, co mówi. To niedorzeczne. Pokazuje to jego zupełne niezrozumienie tego, jak działa system finansowy. Gdyby wziąć jego słowa na poważnie, musielibyśmy mieć gospodarkę bezgotówkową. Gdyby wszyscy oszczędzali, doszłoby do masowego zanikania pieniądza, tak jak ma to miejsce, gdy bank likwiduje niespłacalny dług. Pieniądze po prostu znikają. Pomysł, że ludzie przestają brać kredyty, jest absurdalny. To bardzo podstawowe rozumienie tego, jak działa gospodarka, system monetarny i produkcja pieniądza. Śmieszy mnie, co ludzie wygadują. Powtarzają to, czego dowiedzieli się od siebie nawzajem. Denerwuje mnie, gdy ktoś mówi, potrzebujemy więcej regulacji, musimy ograniczać banki i ich premie. To tylko skupianie się na objawach choroby, którą jest sposób tworzenia pieniędzy. Jeśli nie chcemy długu, w takim razie nie chcemy też pieniędzy. Chcemy gospodarki bez pieniędzy, z wyjątkiem tych 3%, które stworzono bez tworzenia długu. To paradoks obecnego systemu. Jeśli zadłużymy się jeszcze bardziej, do gospodarki napłynie więcej pieniędzy i nastąpi boom. Kiedy tak się dzieje, łatwiej o pożyczki, więc dług jest jeszcze wyższy. Zadłużanie się staje się coraz łatwiejsze, także niektórzy bankrutują, a banki tracą pożyczone pieniądze. To właśnie wydarzyło się podczas kryzysu rynku hipotecznego w Stanach Zjednoczonych, powodując falę niewypłacalności, która odbiła się na całej gospodarce kraju. Banki przestały udzielać pożyczek, co jeszcze zaostrzyło szalejący kryzys. Ludzie stracili pracę, przez co stawali się coraz bardziej zależni od kredytów. Mamy system, w którym potrzebujemy pożyczek, aby gospodarka działała.
You know, we have a system where we have to borrow in order to have an economy. We have to be in debt to the banks. And that, dzięki that temu banki osiągają ogromne zyski. This is the boom bust. Takie zjawisko to tak zwany cykl koniunkturalny. Panie marszałku, powtarzam, nie chcemy powrotu do recesji. Kredyty bankowe netto muszą więc zawsze rosnąć. Płacimy odsetki od każdego funta, nawet jeśli wydaje się nam, że te pieniądze są nasze. System bankowy ma ogromny wpływ na cały świat, ale tylko dlatego, że zapewnia podaż pieniądza w skali kraju. Musimy go chronić, subsydiować, pozwalać działać dalej, ponieważ upadek banku byłby tragiczny w skutkach dla nas wszystkich. Każdy, kto twierdzi, że nie powinniśmy ratować banków, nie rozumie natury naszego systemu monetarnego. To jak wyrzucenie ogromnej części naszych pieniędzy. Niestety, ten system nigdy nie będzie sprawnie działał. Bez względu na to, co zrobimy, wszystko wróci do cyklu koniunkturalnego. Należy oddzielić tworzenie pieniądza od działalności banków. Byłby wówczas normalnym biznesem, jak każdy inny. Jest jeszcze jeden. Prywatnym bankom zależy głównie na własnym zysku, przez co tworzą do 200 miliardów funtów rocznie. Wpompowują je w gospodarkę, kupują toksyczne derywaty czy pompują rynek mieszkaniowy, przez co mieszkania stają się droższe. 200 miliardów funtów wprowadzono w roku 2007. To, gdzie są wykorzystywane, decyduje o stanie całej naszej gospodarki. Jeśli chcemy pozwolić komuś na tworzenie pieniędzy z niczego, powinniśmy mieć przynajmniej jakąś demokratyczną kontrolę nad ich użyciem. Przeznaczyć je na system opieki zdrowotnej, środowisko, walkę z ubóstwem, czy może podnoszenie cen nieruchomości do nieosiągalnego dla zwykłego człowieka poziomu. Produkowanie pieniędzy jest jak superdotacja udzielana bankom. A przecież te środki powinny służyć dobru publicznemu w charakterze demokratycznego instrumentu. Rezerwa banku centralnego. Istnieje również inna forma pieniądza, który również jest cyfrowy. To rodzaj pieniądza, którego banki komercyjne używają do wzajemnych płatności. Banki nie chcą przewozić dużych ilości gotówki, ponieważ jest to niebezpieczne, niewygodne i kosztowne, bo wymaga zatrudnienia licznej ochrony. Dlatego płacą sobie wzajemnie za pomocą cyfrowych pieniędzy, które fachowo nazywane są rezerwami banku centralnego. W Wielkiej Brytanii środki te trzymane są przez Bank Anglii. Obywatele nie mają dostępu do tych pieniędzy. Nie ma kont osobistych w Banku Anglii. Pieniądze banku centralnego są sprzedawane bankom komercyjnym. Tworzą je z niczego i wykupują za ich pomocą obligacje w rękach dużych banków. Wygląda to tak. Bank komercyjny przekazuje obligacje skarbowe bankowi centralnemu, który dopisuje odpowiednie cyfry na swoim rachunku, jaki posiada w banku komercyjnym. W efekcie rezerwy banku centralnego są generowane z niczego. Bank Anglii tworzy centralne rezerwy bankowe poprzez zwiększenie kredytu udzielanego bankowi rozrachunkowemu. Natomiast bank rozrachunkowy spienięża obligacje lub sprzedaje aktywa w ramach zabezpieczenia rezerw. Łącznie 46 banków posiada rachunki w banku centralnym. Mniejsze lub zagraniczne banki posiadają rachunki w jednym z tych banków, aby móc przyjmować lub dokonywać płatności w funtach szterlingach. Przed marcem 2009 roku bank centralny skonsultował z każdym z tych banków wielkość potrzebnych rezerw. Banki wymieniały obligacje na środki dostępne w rezerwie i zgadzały się wykupić obligacje za określoną wartość w określonym terminie.
Oprocentowanie dla banków rozrachunkowych było zależne od aktualnej polityki banku centralnego. Od czasu kryzysu rezerwy centralne banków rozrachunkowych urosły do niebotycznych rozmiarów. Znaczenie rezerwy banku centralnego. Kiedy klient dokonuje przelewu na konto klienta innego banku, do gry wkracza system rozliczeń międzybankowych. Ilość rezerwy, jaką dysponuje bank A w Banku Anglii, jest pomniejszana o kwotę przelewu, który otrzymuje bank B. To dowodzi tego, jak ważna jest rola banku centralnego w tych systemach. Przed kryzysem kredytowym, jeśli bankowi zabrakło rezerwy z banku centralnego, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań, musiał pożyczać od innych banków, będąc zmuszonym do płacenia odsetek. Przepływ środków odbywa się wyłącznie w obrębie rezerwy banku centralnego, w ramach przelewów między bankami komercyjnymi. Jeśli sprzedajesz coś na eBayu, nie zamykasz transakcji, dopóki nie zobaczysz pieniędzy na swoim koncie. Banki działają w podobny sposób. Chcą zobaczyć pieniądze na swoim koncie w Banku Anglii, aby uznać transakcję za zamkniętą. Powiedzmy, że kupujesz dom od kogoś, kto ma konto w innym banku. Cena domu to 250 000 funtów. Zlecamy więc bankowi przelew na konto w innym banku. Bank komercyjny zostaje poinstruowany przez Bank Centralny Anglii, aby przelał 250 000 z jego rachunku w rezerwie centralnej na rachunek banku sprzedającego. Pieniądze realnie przelewane są jedynie między kontami w Banku Anglii. Tak naprawdę banki nie operują pieniędzmi, które mamy na naszych kontach. Dokonują transakcji specjalnymi środkami banku centralnego. Miliony ludzi przelewają pieniądze za pośrednictwem największych banków w kraju. Prowadzą one rejestr w swoich komputerach i zazwyczaj pod koniec dnia część transakcji zostaje anulowana. 5 największych banków, takich jak Barclays czy Santander, kontroluje ponad 85% wszystkich depozytów. Ponieważ w systemie istnieje ograniczona liczba banków, pieniądz rezerwy centralnej może krążyć tylko w obiegu zamkniętym. Pieniądz nie przestaje krążyć. Moneta o nominale 1 funta może zostać użyta do dokonania płatności na kwotę 1 000 000 funtów, jeśli przejdzie przez 1 000 000 takich cykli. Niewielka pula prawdziwych pieniędzy krąży w zamkniętym systemie i jest wykorzystywana do dokonywania niezliczonych płatności. Tuż przed kryzysem na rachunkach banku centralnego znajdowało się zaledwie 20 000 000 funtów. Jeśli bank miałby za mało pieniędzy w rezerwie, nie mógłby dokonywać płatności, a cały system szybko by się załamał. Bank Anglii jest więc odpowiedzialny za zapewnienie wystarczającej ilości pieniędzy w systemie. Wymogi wobec banków dotyczące utrzymywania określonej kwoty rezerw zmieniały się wielokrotnie od 1947 roku. Wówczas banki były zobowiązane do utrzymywania depozytów w wysokości 32% rezerw w formie gotówki lub obligacji Skarbu Państwa. W 2006 roku system uległ zmianom i banki mogły co miesiąc ustalać wysokość potrzebnej rezerwy. Zasady zmieniły się ponownie w marcu 2009 roku, kiedy Bank Anglii musiał zwiększyć podaż pieniądza w obiegu. Dało to bankom rozrachunkowym nieograniczony dostęp do rezerwy banku centralnego. Pojęcie waluty rezerwowej odnosi się do rzeczywistych pieniędzy w systemie rezerw cząstkowych, z których banki mogą korzystać bez ograniczeń. Centralna rezerwa walutowa jest tak naprawdę pieniądzem fiducjarnym, który nie jest w żaden sposób zabezpieczony. Można więc twierdzić, że rezerwa cząstkowa już nie istnieje. Krótka historia pieniądza.
Pod koniec XIX wieku zaczęto stosować parytet złota. W ramach porozumienia międzynarodowego ustalono stałą wartość złota, a kraje zobowiązały się do utrzymywania jej na niezmienionym poziomie. Aby tego dokonać, prowadziły handel złotem, a także monitorowały stan własnej gospodarki w celu utrzymania stabilności cen. Udawało się to aż do wybuchu I wojny światowej. To właśnie wtedy system upadł i nastąpiły poważne przemiany w globalnym systemie pieniężnym, które nie zostały rozwiązane aż do porozumień z Bretton Woods po II wojnie światowej, kiedy to wszystko, w tym złoto, zostało powiązane z dolarem. Od tamtego momentu oparcie pieniądza papierowego w dobrach było jedynie częściowe. Po Hiroshimie Japonia zastanawiała się, gdzie spadnie kolejna bomba atomowa. Nie czekali długo. W 1944 roku w Bretton Woods Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zaczęły negocjować sposób kontrolowania światowej gospodarki i systemu finansowego. Utworzono Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i inne instytucje do zarządzania światowymi pieniędzmi w oparciu o parytet złota, który miał być powiązany z dolarem. Całe złoto świata zostało przeniesione z Londynu do Fort Knox, a wszystkie waluty świata zostały oparte na dolarze. System ten został stworzony z myślą o zapobieganiu nierównowadze gospodarczej i zapaści kredytowej, wskutek której państwa nie mogą spłacić swoich rachunków, a ich waluta się załamuje. Waluty i system były stabilne tak długo, jak długo nadzorowali je Amerykanie. Kto mi powie, jak doszło do rozpadu tego systemu? Namieszały pieniądze, które poszły na wojnę w Wietnamie oraz kryzysy naftowe. To pokazało, że Amerykanie przestali kontrolować ten system. Doprowadzili do dewaluacji swojej waluty, która przecież miała być oparta na parytecie złota i być zabezpieczeniem pozostałych walut. A co zrobili Francuzi? Podejrzewali, że Nixon nie był całkowicie uczciwy. Martwili się, że Nixon drukuje pieniądze bez pokrycia. Myśląc, że może nie być wystarczającej ilości złota na utrzymanie kursu franka szwajcarskiego, wysłali łódź do portu w Nowym Jorku, aby grzecznie poprosić o zwrot ich złota. Dostali swoje złoto? Zgadujmy. Nie. Porozumienie z Bretton Woods przestało obowiązywać i świat wkroczył w obecną erę systemów finansowych. Pieniądzem fiducjarnym nazywamy walutę bez pokrycia w dobrach materialnych, a jej wartość oparta jest jedynie na zaufaniu. W przeszłości tworzenie pieniądza było oparte na dobrach materialnych, takich jak złoto. Obecnie nie jest oparte na niczym. Zatem nie istnieje żadne zabezpieczenie naszych pieniędzy. Ten banknot to tylko kawałek papieru. Co więc z tego wynika? Jeśli pieniądze nie są oparte na niczym, dlaczego uważamy, że mają jakąkolwiek wartość? Proszę? Ponieważ wciąż możemy je wymienić. Ktoś ma inny pomysł? Powtórka z łaciny. Skąd pochodzi słowo kredyt? Dokładnie, od słowa wierzyć. Credere znaczy wierzyć. Od rezygnacji z parytetu złota na rzecz dolara w roku 1971 i deregulacji systemu finansowego, produkcja pieniądza gwałtownie wzrosła. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos wezwało do zwiększenia kredytu w światowej gospodarce do 100 bilionów dolarów amerykańskich. $100 trillion
Bilion to jedynka i 12 zer. Więc jeśli chcesz sobie wyobrazić 100 bilionów, to jest to jedynka z 14 zerami. Zdaniem ekonomistów wzrost podaży kredytów doprowadzi do boomu gospodarczego, a co za tym idzie, zwiększenia inwestycji. To niewiarygodne, jak wszystko zmieniło się wraz z pojawieniem się pieniądza cyfrowego. Pozwoliło to bankom na całkowitą swobodę tworzenia i zdominowania systemu finansowego, który działa głównie na korzyść ich samych. Wzrost i inflacja. Jeśli chcemy wzrostu gospodarczego, w aktualnym systemie zadłużenie musi rosnąć. Co niepokojące, niewielu ludzi to rozumie, łącznie z politykami, którzy zarządzają gospodarką. Produkt krajowy brutto to wartość rynkowa wszystkich dóbr i usług wyprodukowanych przez państwo w danym okresie. Zwiększając podaż pieniądza, więcej kapitału jest dostępne do inwestowania w produkcję, ale może być on również wykorzystywany do spekulacji i podnoszenia cen aktywów. Wzrost podaży pieniądza wiąże się z prawdopodobnym wzrostem aktywności gospodarczej. Konsekwencje szybkiego przyrostu kredytu. Inflacja to wzrost ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce w pewnym przedziale czasu. Gdy ceny rosną, za każdą jednostkę pieniądza możemy nabyć mniej towarów i usług. Gdy podaż pieniądza rośnie, pojawiają się dodatkowe środki. Jeśli zostaną przeznaczone na inwestycje, mamy wzrost gospodarczy. Pieniądze te są również dostępne na zakup dóbr i spekulacje, co prowadzi do inflacji. Inflacja występuje, gdy jest zbyt dużo pieniędzy, a zbyt mało dóbr i usług. Innymi słowy, możliwości produkcyjne gospodarki są mniejsze niż ilość pieniądza. W ciągu 7 lat między rokiem 2000 a 2007 podaż pieniądza podwoiła się, a Bank Anglii uznał wówczas, że wszystko jest pod kontrolą, bo ceny nie wzrosły. Jednak patrzyli oni na ceny produktów w sklepach, a nie na ceny nieruchomości, a to właśnie w nie ludzie inwestują duże kwoty. Wiele krajów zachodnich intensywnie subsydiuje produkcję rolną, co pozwala utrzymać ceny i inflację na niskim poziomie. Rosnące ceny domów mogą sprawić, że poczujesz się bogaty. Jednak gdy twój majątek rzekomo rośnie, zmniejsza się majątek twoich dzieci. Nie następuje żaden zysk netto, ponieważ dzieci będą musiały zapłacić więcej, gdy będą chciały kupić dom. Będą musiały pracować jeszcze więcej i zaciągnąć jeszcze większy dług. Tak więc rosnące ceny domów nie przyczyniają się do wzrostu PKB. W rzeczywistości powoduje redystrybucję zasobów do tych, którzy już posiadają nieruchomości, to jest najbogatszych, i odbiera je biednym, których nie stać na wejście na rynek mieszkaniowy. Brak kontroli wzrostu cen mieszkań jest więc kolejnym przykładem bardzo regresywnej polityki. Sprawia, że ludzie czują, że wszystko idzie dobrze. Mogą brać kredyty pod zastaw swoich nieruchomości, ale to nie tworzy nowych miejsc pracy. To nie poprawia kondycji gospodarki. Nie poprawia to bilansu handlowego. To gra o sumie zerowej. W sierpniu 2011 roku 85% udzielonych kredytów bankowych było zabezpieczonych nieruchomościami. Jeśli ktoś tworzy pieniądze, które można wydać tylko na jeden cel, w tym przypadku na nieruchomości, ich cena wzrośnie. Pomiędzy rokiem 2000 a 2010 stworzono ponad bilion funtów. To dlatego ceny mieszkań tak bardzo wzrosły. Był to pretekst do wprowadzenia tych pieniędzy na rynek.
Jeśli wprowadzamy dużo pieniędzy do gospodarki, część z nich trafi na rynek nieruchomości i doprowadzi do wzrostu podaży pieniądza w gospodarce, ale nie do wzrostu PKB. To wydatki, które nie są oparte na PKB, powodują wzrost inflacji. W Wielkiej Brytanii wielki boom mieszkaniowy trwał bardzo długo. Przyczyną była ogromna ilość kredytów spekulacyjnych stworzonych przez banki w celu inwestowania w tym sektorze. Gdyby domy były tańsze, łatwiej byłoby je budować. Budowano by ich więcej. Byłoby mniej dużych domów, w których nikt nie mieszka. Londyn nie byłby centrum spekulacyjnego przesytu, w którym najbogatsi ludzie na świecie kupują nieruchomości, ponieważ są one cennym aktywem. Domy służyłyby do mieszkania, a nie do lokowania kapitału. Należy pamiętać, że jeśli bank chce udzielić pożyczki, ma różne możliwości. Może udzielić pożyczki małej firmie, ale ryzyko niespłacenia pożyczki jest dość wysokie, ponieważ właściciele małych firm mają ograniczoną odpowiedzialność, co oznacza, że jeśli firma upadnie, bank nie otrzyma praktycznie nic. Jest to więc rodzaj wysokiego ryzyka w porównaniu z pożyczaniem pieniędzy komuś, kto ma jakieś zabezpieczenie, z domem, z tyłu, jako hipoteką. Lepszą dla nich opcją jest udzielenie pożyczki komuś, kto posiada zabezpieczenie w postaci domu lub mieszkania. Nic więc dziwnego, że banki wolą udzielać pożyczek szczęśliwym posiadaczom nieruchomości, a nie małym firmom. Patrząc z perspektywy całej gospodarki, jest to poważny problem, ponieważ widać tu skłonność do inwestowania pieniędzy w cele spekulacyjne, które nie prowadzą do wzrostu produkcji. Musimy zastanowić się, jak zmienić system, aby zapewniał równowagę pomiędzy spekulacją i inwestycją w produkcję. Rząd wykazuje dużą niechęć do regulowania rynku mieszkaniowego, a także do regulowania ilości pieniędzy, które banki przeznaczają na zakup nieruchomości. Nie mamy wpływu na to, kto udziela kredytu. Pozwalamy decydować o tym kilku osobom w banku. Krótka historia baniek spekulacyjnych. Bańki spekulacyjne powstają, gdy następuje znaczny wzrost ceny towaru lub usługi w krótkim czasie. Pierwszą bańką była bańka z 1637 roku. Wzrost wartości tulipanów doprowadził do pierwszej bańki spekulacyjnej i zakończył się kryzysem. Moda na czarne tulipany, mityczne dzieło stworzone dzięki inżynierii genetycznej, była istnym szaleństwem w Holandii w latach 30. XVII wieku. Nie zdawano sobie sprawy, że wiele rzadkich odmian tulipanów powstało na skutek działania wirusa, a nie zmian genetycznych. Doszło jednak do tego, że tulipany kosztowały dziesięciokrotność średniej rocznej pensji robotnika. Zawierano czasowe kontrakty na cebulki, ponieważ po ich zasadzeniu nie było wiadomo, co z nich wyrośnie. 400 lat temu przekonaliśmy się, że system pieniężny nie jest abstrakcyjnym bytem, ale jest powiązany z rządem, władzą, handlem i ich wzajemnymi relacjami. W przeciwieństwie do tulipanów, które są dodatkowym luksusem, domy są zarówno luksusem, jak i koniecznością. I jako takie są idealnym motorem do tworzenia baniek spekulacyjnych. Nieruchomość jest najbardziej cenionym dobrem, do którego dąży większość ludzi. Zawyżanie cen nieruchomości pozwala państwu zwiększać zasoby bez wpływu na wskaźniki inflacji. Dodatkowa siła nabywcza zwiększa poczucie dostatku w stosunku do innych krajów, a tym samym tworzy względną przewagę. Jest to sposób na zwiększenie potęgi finansowej bez inwestowania we wzrost produkcji przemysłowej.
Państwa o wysokim poziomie prywatnej własności domów, jak Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, stanowią dobry przykład tej polityki. Myślę, że w Stanach Zjednoczonych zrobiono to całkiem świadomie. Po krachu na giełdzie pod koniec lat 90. Alan Greenspan, szef Rezerwy Federalnej, obniżył stopy procentowe niemal do zera. Wszyscy mogli dostać kredyt na niski procent, zwłaszcza jeśli posiadali dom, ponieważ jest to dla banku świetne zabezpieczenie. W przypadku problemu ze spłatą, bank zawsze może taką nieruchomość spieniężyć. Naturalnie nikt w banku nam tego nie powie, a takie działania sprzyjają powstawaniu baniek spekulacyjnych. Myślę, że jest to przejaw słabości rządu, w którym brakuje przede wszystkim woli i być może zdolności do rzucenia wyzwania rynkom finansowym, do objęcia kontroli nad tym wielkim kapitałem. Powinni wymagać przestrzegania zasad demokratycznych, a przecież rządy mają prawo takie zasady wcielać w życie. Pamiętaj, to wszystko jest częścią planu. Na co narzekasz? Sam na to głosowałeś. W okresie, w którym Holandia próbowała odzyskać niezależność od Hiszpanii, zbierając środki na budowę floty, wprowadziła innowacje finansowe. Stanowiły one loterie publiczne i społeczna subskrypcja. W ten sposób zbierano środki. Pomysł ten doprowadził do stworzenia akcji publicznych. Każdy mógł zainwestować w przedsiębiorstwo. Wskutek tego około 2/3 populacji inwestowało w cebulki tulipanów w latach 60. XVII wieku. Środki te zostały wykorzystane do sfinansowania ekspansji. W jaki sposób tak mały kraj był w stanie konkurować z potęgami takimi jak Hiszpania i Portugalia, które czerpały ogromne zyski ze swoich kolonii? Skąd Holendrzy wzięli na to środki? Mieli bardziej wydajny, rozwinięty i powszechny system finansowy. Dzięki ich innowatorskim instrumentom byli w stanie zebrać więcej pieniędzy niż ich oponenci i byli w tym szybcy. Niewiarygodne, ale prawdziwe. Jak uniknąć inflacji? Inflacji można uniknąć, regulując ilość pieniądza wpływającego do gospodarki. Nie powinna ona być zbyt duża w stosunku do aktualnej aktywności gospodarczej. Najlepszym sposobem kontroli inflacji jest upewnienie się, że pieniądze trafiające do obiegu są wykorzystywane wyłącznie na inwestycje w produkcję dóbr i usług. W ten sposób pieniądze byłyby wykorzystywane do zakładania małych firm, które tworzyłyby miejsca pracy i dodatkową siłę nabywczą, unikając w ten sposób inflacji. Na przestrzeni dziejów niemal wszystkie banki centralne kontrolowały rynek kredytów bezpośrednich. Bank centralny określał pożądany wzrost PKB, a następnie wyliczał kwotę kredytu potrzebną do jego osiągnięcia. Później upoważniał banki do przyznawania kredytów różnym sektorom gospodarki. Te kredyty, których nie przeznaczono na produkcję, były anulowane. Uzyskanie dużych kredytów na cele czysto spekulacyjne, takie jak obecne fundusze hedgingowe, szczodrze finansowane przez banki. W roku 1993 Bank Światowy wykazał, że ta forma alokacji kredytów była podstawą wschodnioazjatyckiego cudu gospodarczego. Rządy różnych państw dysponują różnymi mechanizmami kontroli gospodarki, które wielokrotnie wykorzystywały. Czasami skutecznie, czasami nie, jak w przypadku Wysp Brytyjskich. Niektórym rządom się to udało, jak w Korei Południowej czy Japonii, gdzie rządy chciały przywrócić równowagę w gospodarce, wybierając sektory i decydując, gdzie inwestować. Taka polityka powinna pojawić się w Wielkiej Brytanii. Potrzebny jest system, w którym kredyty trafiałyby do sektora produkcyjnego, na budowę szybkich połączeń kolejowych, na budowę domów, zamiast przyznawać je ludziom w celu zawyżania cen nieruchomości.
W rzeczywistości jest to bardzo proste, ale obecny system tego nie umożliwia. Tworzenie pieniądza przez prywatne banki do celów nieprodukcyjnych powoduje realną inflację. Jest to podatek nałożony na siłę nabywczą środka wymiany. Spadek standardu życia. Dane z Wielkiej Brytanii są dość niepokojące. Średni dochód realny nieprzerwanie spada w ciągu ostatnich 8 lat. Aktualnie dopiero wchodzimy w fazę recesji, najostrzejszej od lat 30. ubiegłego wieku, a zatem nasze realne dochody maleją. Pieniądz fiducjarny pozwala prywatnym bankom wysysać środki z gospodarki, co powoduje stopniowy spadek poziomu życia. W miarę jak ludzie stają się biedniejsi, stają się bardziej zależni od kredytów. I to w czasie, gdy wydajność i mechanizacja znacząco się poprawiły. W latach 60. ubiegłego wieku myślano, że przyszłość będzie oznaczać brak konieczności pracy i zabawy. W programach telewizyjnych pytano, co ludzie będą robić ze swoim wolnym czasem. Tymczasem dziś pracujemy więcej niż kiedykolwiek, wydajemy więcej niż kiedykolwiek. Pozornie wygląda to świetnie, ale wydawanie tych pieniędzy nie przynosi żadnych korzyści. Wydajemy je na opiekę nad dziećmi, na dojazdy do pracy. Dawniej nikt nie musiał za to płacić, bo mógł iść do pracy na piechotę, a ktoś z rodziny mógł zająć się domem, więc wcale nie jest nam lepiej. W dzisiejszych czasach wszyscy jesteśmy pod ogromną presją. Zdaję sobie sprawę, że moich 4 bratanków i bratanice czekają trudne czasy. Będą musieli ciężko pracować, by zachować dach nad głową. Ludzie ubożeją. Ceny stale rosną, ponieważ banki wstrzykują do systemu kolejne pieniądze bez pokrycia, powstające z kredytów. Wraz ze wzrostem cen wszystko staje się coraz droższe, a my coraz bardziej się zadłużamy. Nasze majątki i wypłata maleją. Problem ubóstwa jest nie do rozwiązania, gdy system finansowy odbiera biednym, a rozdaje najbogatszym. Jakakolwiek próba redystrybucji środków są jak sikanie pod wiatr. Logicznym rozwiązaniem problemu rosnących nierówności byłby redystrybucyjny system podatkowy. Opodatkowujemy bogatych i dajemy trochę pieniędzy biednym, przekazując środki na niższe szczeble drabiny społecznej. Jeśli jednak zignorujemy fakt, że istnieje odwrotny system redystrybucji, który zabiera pieniądze biednym i daje je bogatym, nic z tego nie wyjdzie. Właśnie tak działa system monetarny oparty na kredycie. Na każdy funt w obrocie przypada funt kredytu. Kończy się tak, że dług zostaje dla biednych, bo to oni najczęściej się zadłużają. To biedni ponoszą koszty produkcji pieniądza, a zyskują na tym pracownicy banków. Innymi słowy, system odbiera biednym i wspiera bogatych. Zabiera biednym Anglikom, rozdaje środki ludziom pracującym w mieście czy na Wall Street. Doi małe firmy i przekazuje pieniądze do sektora finansowego. Mamy system, w którym produkowanie pieniądza jest realizowane przez organizację, która czerpie korzyści z kojarzenia pożyczkobiorców z pożyczkodawcami, czyli przez bank. W ten sposób bank tworzy pieniądze w naszym kraju w tym samym celu, w jakim udziela kredytów.
Rząd nie może dopuścić do upadku systemu bankowego, ponieważ gdyby tak się stało, zniknęłoby ponad 97% wszystkich pieniędzy. Dlatego w czasie kryzysu ryzyko jest przenoszone na podatnika. Ale nawet w spokojnych czasach banki otrzymują liczne gwarancje i korzyści, wykraczające poza prawo do tworzenia pieniędzy. Podobno Bank Ameryki jest bardzo duży, a ja mam tam $32. Tak między nami, jaką mam gwarancję, że te pieniądze są bezpieczne? Cóż, wszystkie depozyty do 10 tysięcy dolarów są zabezpieczone przez rząd federalny w Waszyngtonie. To moja gwarancja? Tak. Czy słyszałeś, że rząd federalny jest zadłużony na $280 miliardów? Banki otrzymują duże zabezpieczenia od rządu. Podatnik gwarantuje 85 tysięcy funtów jako ubezpieczenie depozytów. Bank Anglii zapewnia zabezpieczenie płynności na wypadek, gdyby bankowi zabrakło rezerwy. Ktoś powiedział, że bank inwestycyjny jest jak gigantyczna kałamarnica wczepiona w ludzkość, hipnotyzująca polityków, by karmili ją pieniędzmi, bez ograniczeń, bez względu na szkody, niszcząc planetę, wymuszając oszczędzanie na tym, co czyni życie lepszym. Żegnajcie szkoły, parki, miejsca pracy. Goodbye schools, goodbye playgrounds. Uratowani bankierzy dali sobie wyższe premie niż pierwsza fala cięć wydatków publicznych. Wielka Brytania dała bankom więcej pieniędzy niż kosztowało sześciokrotne wysłanie człowieka na Księżyc. Gdzie podziały się nasze pieniądze? Kto pozwolił na to, by bankom znów się upiekło? Dlaczego? Czy kałamarnica może dać nam coś pożytecznego? Żaden rząd nie jest na tyle odważny, by ją okiełznać. Może po prostu potrzebują planu. Oddajcie nam banki. Wiecznie powiększający się dług. Program cięć wydatków jest próbą przeniesienia długu z konta rządu na stronę publiczną. Jest to odpowiedź rządu na ratowanie banków i jest to konieczne w systemie monetarnym opartym na zadłużeniu, w którym zwiększona siła nabywcza wynika z rosnącego zadłużenia, a dywersyfikacja długów zapewnia stabilność gospodarki i zaufanie społeczne. Wzrost opłat za studia oraz prywatyzacja usług publicznych, aktywów i przemysłu przebiegają według tego samego schematu. Problemem jest przeniesienie długu publicznego na prywatny, co zasadniczo przenosi ryzyko z rządu i korporacji na najbardziej bezbronnych, którzy wskutek tego zadłużają się najbardziej. Jest to więc bardzo regresywna polityka, którą rząd podjął, obarczając najsłabsze jednostki. Jeśli dojdzie do kolejnego kryzysu finansowego, na przykład nowy kryzys paliwowy, zapłacą za to najbiedniejsi, jak właściciele domów, których wartość majątku netto spadnie poniżej zera, jeśli stopy procentowe wzrosną nawet o 1 lub 2 punkty. Nie sądzę więc, by w tym momencie było to rozsądne rozwiązanie. Jest to regresywny system i z pewnością niesprawiedliwy. Wraz z prywatyzacją większości gałęzi przemysłu i zasobów, sektor prywatny zaciąga więcej długów. W rezultacie powstaje więcej pieniędzy i następuje ożywienie gospodarcze. Niektóre spółki kapitałowe doprowadziły to do skrajności, łącząc to z tak zwanym zakupem lewarowanym, który polega na zakupie spółki po zawyżonej cenie i przeniesieniu ceny zakupu na spółkę w formie długu. W rezultacie spółka jest odpowiedzialna za sfinansowanie własnej sprzedaży. Często zadłużenie jest tak wysokie, że firma musi redukować personel, wynagrodzenia i wydatki na rozwój.
Firma wlicza spłacane przez siebie odsetki w cenę dóbr i usług, co zawsze wiąże się z wyższą ceną w miarę pogłębiania się zadłużenia. Wzrost różnorodności zadłużenia prowadzi do wzrostu podaży pieniądza. Kiedy podaż rośnie, więcej pieniędzy jest dostępnych na działalność produkcyjną i konsumpcję, co jest niezbędne dla ożywienia gospodarczego. Nie wiemy, czy uda się nam wyjść z recesji, czy też będziemy brnąć w to dalej. Jeśli z niej wyjdziemy, po przywróceniu wzrostu gospodarczego zobaczymy, że zadłużenie będzie nadal rosnąć. Będzie rosnąć proporcjonalnie do wzrostu gospodarczego. Miną 3 czy 5 lat i znów znajdziemy się w miejscu, w którym byliśmy. System, który obecnie obowiązuje, nie pozwala na wzrost gospodarczy bez wzrostu zadłużenia, co pogrąża gospodarkę. Jedynym sposobem na rozwiązanie tego problemu byłoby powstrzymanie banków przed tworzeniem pieniędzy w formie długu. Zmieniając system monetarny, możemy powstrzymać banki przed wywołaniem kolejnego kryzysu finansowego i zapobiec cięciom usług publicznych, podwyżkom podatków i rosnącemu długowi publicznemu. Obecny system monetarny pozwala sektorowi bankowemu czerpać zyski z gospodarki, nie oferując w zamian niczego. Po co nam ta cała technologia i wydajność, skoro do finansowania gospodarstwa domowego potrzeba dwóch osób, a w latach 50. wystarczyła jedna? Powodem nie jest to, że wszystko jest droższe. Powodem jest zadłużenie i brak zasobów. To banki odbierają nam wszystko. Dlatego rozwój sektora bankowego nie jest korzystny. Jeśli przybywa nam banków, to dzieje się tak dlatego, że są one mniej wydajne lub stają się pasożytami gospodarki. Jeśli banki odpowiedzialne są za 5% produktu krajowego brutto, to reszta gospodarki wypracowuje 95%. Jeśli chcemy mieć szansę na rozwiązanie jakichkolwiek innych poważnych problemów społecznych, musimy najpierw rozwiązać kwestię pieniądza. To najbiedniejsi zawsze płacą za kryzysy, nawet jeśli nie czerpią korzyści z tych boomów spekulacyjnych, takich jak bańka na rynku nieruchomości w Irlandii. W ciągu 30 lat obserwowaliśmy już pogłębiające się różnice w dochodach, w wyniku których bogaci stali się jeszcze bogatsi, a reszta pozostała bez zmian lub stała się biedniejsza. Jednym ze źródeł rozwoju gospodarczego było zapewnienie taniego kredytu, co wpędziło w długi tych, którzy nie mogli już niczego kupić. Kiedy system się załamał, ci sami ludzie musieli zapłacić jeszcze raz, mimo że to oni padli jego ofiarą. W wyniku kryzysu Bank Anglii wykupił długi korporacji i przekształcił je w nowe, o niskim oprocentowaniu. Mimo to ludzie muszą płacić za kredyty, karty kredytowe i odsetki więcej niż kiedykolwiek. Długi między bogatymi lub między rządami zawsze istniały i można je zawsze renegocjować. Ale kiedy dług jest zaciągany przez biednych u bogatych, jego spłata okazuje się najważniejszym ze wszystkich zobowiązań. A pomysł jego renegocjacji jest nie do pomyślenia. Czy mógłby pan wskazać, co dokładnie sprawiłoby, aby inwestorzy poczuli się pewnie? To trudne pytanie. Osobiście uważam, że to nie ma znaczenia. Jestem maklerem, nie dbam o takie rzeczy. Urodziłeś się w Anglii? Jeśli widzę okazję do zarobienia pieniędzy, to ją wykorzystuję. Większość maklerów nie martwi się o to, jak naprawią gospodarkę. Naszym zadaniem jest zarabianie pieniędzy i osobiście marzę o tym od 3 lat. Jeśli wiesz, jak to zrobić, na kryzysie możesz zarobić dużo pieniędzy. Muszę przyznać, że każdej nocy marzę o kolejnej recesji. Marzę o kolejnym takim momencie. Można na tym sporo zarobić. Bruno, Virginia kogoś skrzywdziła. Musisz jej pomóc. Przyjrzyjmy się Europie.
Nowy premier Grecji, Papademos, to były pracownik Goldman Sachs. Mario Monti, nowy premier i minister finansów Włoch, również był pracownikiem Goldman Sachs. Nowy prezes Europejskiego Banku Centralnego, również były pracownik Goldman Sachs. Oni są wszędzie. Aby zmienić system, musimy odebrać ludziom prawa i wolność i przekazać je niewielkiej grupie posiadającej władzę absolutną. Od ludzi, bez ludzi, przeciwko ludziom. Należy zastanowić się, jaka przyszłość czeka europejską demokrację, gdzie w zasadzie mamy rządy bankierów. To oni w mniejszym lub większym stopniu wpędzili nas w ten bałagan. Potem mówi się nam, że mają nas z tego wyciągnąć. Chyba musimy poważnie porozmawiać o tym, jak ta demokracja działa. Kryzys bankowy zepchnął ponad 100 milionów ludzi w ubóstwo. Statystyki śmiertelności wśród ludzi, którzy stracili majątek, znacznie przewyższa średnią całego społeczeństwa. Widzimy więc, że kryzys bankowy niesie ze sobą nie tylko ubóstwo, ale także śmierć. Najgorsze jest to, że wciąż nie dotarliśmy do dna. Nigdy nikogo nie pociągnięto do odpowiedzialności i nie przeprowadzono koniecznych reform, ponieważ niesłusznie uważaliśmy, że jeśli pójdziemy dalej, pogorszymy sytuację. A kto podejmował decyzje? Ci, którzy do tego dopuścili. Powinieneś wiedzieć, że jeden z tych biznesmenów zabija ludzi. Może ich broń jest nowoczesna, ale ich myślenie jest do tyłu o całe tysiąclecia. Byłem świadkiem, jak sekretarz i przewodniczący Rezerwy Federalnej rozmawiali z członkami Kongresu o całej sytuacji. W czwartek, około 11, Rezerwa Federalna zauważyła ogromny spadek na amerykańskim rynku walutowym w tempie 550 miliardów w ciągu godziny lub dwóch. Próbując temu zaradzić, Skarb Państwa wpompował do systemu 105 miliardów dolarów, ale szybko zdał sobie sprawę, że nie jest w stanie tego zatrzymać. Window to help. They pumped $105 billion in the system and quickly realized that they could not stem the tide. We were having an electronic. Doszło do elektronicznego oblężenia banków. Zdecydowano się przerwać operacje, zamknąć wszystkie rachunki gotówkowe i ogłosić gwarancje rządowe w wysokości 250 tysięcy dolarów dla każdego rachunku, aby zapobiec dalszej panice. Gdyby tego nie zrobili, szacuje się, że do drugiej po południu z amerykańskiego systemu pieniężnego zniknęłoby 5,5 biliona dolarów. Cała gospodarka USA załamałaby się, a w ciągu 24 godzin załamałaby się gospodarka światowa. Kwestie międzynarodowe. Kiedy wykonywany jest przelew międzynarodowy z jednej waluty na drugą, środki rezerwowe są przenoszone z banku narodowego danego kraju na rachunek rezerwy banku zagranicznego. Banki zagraniczne współpracują z bankami lokalnymi, co pozwala im utrzymywać rezerwy bez konieczności uczestniczenia w systemie lokalnego banku centralnego. Przy zamianie 1000 funtów na euro, angielski bank uzgodnił kurs wymiany z bankiem w strefie euro na przykładowo 1,15 euro za funta. Brytyjski bank dokona wówczas transferu 1000 funtów z rezerwy centralnej do brytyjskiego partnera Banku Europejskiego, podczas gdy Bank Europejski dokona transferu 1150 euro z zagranicznej rezerwy centralnej na konto Europejskiego Banku Partnerskiego Angielskiego Banku. Jakie są konsekwencje braku kontroli nad systemem kursów wymiany i walutą? Dewaluacja, spekulacja, nierówności. Czego kraje zaczną gromadzić więcej? Innych walut. Otóż to. Other currencies.
Pieniądze z rezerwy muszą być wydawane w kraju pochodzenia lub wymieniane na inne waluty. Większość zagranicznych banków nie posiada depozytów poza swoimi granicami, a zatem zagraniczne rezerwy, które posiadają, nie są im zwracane w formie depozytów. Kiedy w państwie nie ma zrównoważonego bilansu handlowego, gdy pojawia się nadwyżka, państwo gromadzi rezerwy walutowe lub wydaje własne rezerwy w przypadku ujemnego bilansu handlowego. Bilans handlowy to różnica między tym, co jest sprzedawane za granicę, a tym, co jest tam kupowane. Przez długi czas Wielka Brytania zmaga się z deficytem zwanym saldem widzialnym, czyli handlem dobrami fizycznymi, jak pojazdy, komputery, przedmioty, które można kupić w sklepach. To bardzo wysoki deficyt. Myślę, że zaczęło się to we wczesnych latach 80. i od tego czasu tylko rośnie. Nie można wykorzystać rezerw zagranicznych bezpośrednio na wydatki krajowe. Można je natomiast wydać za granicą lub przeznaczyć na import. Kraj z dużym deficytem handlowym jest zależny od wierzycieli, którzy wydają skumulowane nierówności na jego własnym rynku. W przeszłości pojawiały się propozycje stworzenia mechanizmu wyrównującego takie nierówności. Na przykład John Maynard Keynes pod koniec II wojny światowej przedstawił projekt tak zwanego porozumienia Bretton Woods. Miało ono powołać do istnienia swego rodzaju międzynarodową instytucję rozliczeniową. Międzynarodowy Bank Rozliczeniowy miał zajmować się transakcjami w obrębie handlu zagranicznego. To miało w założeniu doprowadzić do zmniejszania nierówności występujących w gospodarce. Ale taki mechanizm nigdy nie powstał. Deficyt handlowy netto Wielkiej Brytanii wynosi około 800 miliardów funtów. Wojny walutowe. Przez wiele lat niektóre kraje miały duże nadwyżki handlowe, a inne duże deficyty. Kraje z deficytem handlowym wydawały więcej niż zarabiały, więc rok w rok musiały zaciągać pożyczki zagraniczne. Chodzi o kraje takie jak Stany Zjednoczone, nasz kraj i niektóre kraje europejskie. Nie da się ciągnąć takiej polityki w nieskończoność i są dwa sposoby, by to zakończyć. Pierwszy widzieliśmy w niektórych krajach europejskich. Jeśli nie znajdą nowych sposobów na zwiększenie konkurencyjności, ich zdolność do spłaty długów stanie pod znakiem zapytania. Innym sposobem, który my stosujemy, jest racjonalny plan spłaty zadłużenia. Wartość funta sterlinga obniżono o 25%, aby nasz eksport był bardziej konkurencyjny i atrakcyjny dla zagranicznych nabywców, a Brytyjczycy kupowali więcej produktów krajowych. To był nasz sposób na zrównoważenie gospodarki i jestem pewien, że to słuszna decyzja. Wojny walutowe lub konkurencyjna dewaluacja mają miejsce, gdy kraje rywalizują o osiągnięcie stosunkowo niskiego kursu wymiany dla swojej waluty. Gdy cena zakupu określonej waluty spada, spada również realny koszt eksportu z tego kraju. Przemysł krajowy otrzymuje wzrost popytu krajowego i zagranicznego. Sprawiło to, że brytyjski eksport wydaje się tańszy i doszło do czasowego wzrostu sprzedaży w branży przemysłowej. Mamy do czynienia z czymś w rodzaju rosnącej anarchii. Brazylijski minister finansów określił to mianem wojny walutowej. Wynikła ona z przekonania rządów, że większy eksport pozwoli przetrwać recesję. Obniżają więc wartość ich waluty, produkty stają się tańsze i wszyscy je kupują. Problem polega na tym, że jeśli jedna waluta traci na wartości, produkty w innych krajach stają się droższe. Wtedy inne kraje też sięgają po dewaluację i tym samym przystępują do wojny. Aby obniżyć wartość waluty krajowej, bank centralny sprzedaje na rynku rezerwy.
Te pieniądze powstają z niczego poprzez wpisywanie liczb do systemu. Bank centralny przeznacza środki na kupno obcych rezerw walutowych. Kwota, którą bank centralny może w ten sposób wykreować, nie jest ograniczona, ponieważ rezerwa pieniężna nie ma oparcia w dobrach materialnych. W czasach, gdy pieniądz opierał się na dobrach materialnych, kurs wymiany zależał od ilości złota, srebra lub miedzi w monetach krajowych. Po pojawieniu się pieniądza papierowego i parytetu złota, kurs wymiany zależał od ilości złota, którą rząd obiecał wypłacić właścicielom banknotów. Kwoty te nie zmieniały się zbyt często w tym okresie, a zatem kursy wymiany między walutami były stosunkowo stabilne. Po II wojnie światowej waluty były powiązane z dolarem, a jedynie dolar utrzymał parytet złota. System ten upadł w 1971 roku. Mamy więc nowoczesny system finansowy, w którym pieniądz jest fatalnie zarządzany. Nie ma kursu wymiany, ponieważ zrezygnowano z parytetu złota. W zasadzie wierzymy, że rynek sam rozwiąże wszystkie problemy związane z kursem wymiany. Fakt, czy twoja waluta będzie warta więcej niż moja, pokazuje, jaki jest stan jednej i drugiej gospodarki. Zmiana systemu gospodarki magicznie wpłynie na kurs wymiany waluty, na co wpływa siła rynku i chęć generowania zysków. Wartość danej waluty w stosunku do innych walut jest określana przez rynek. Jeśli wolisz je kupować niż sprzedawać, kurs ich wymiany wzrasta. I odwrotnie, jeśli chcesz je sprzedać, kurs ich wymiany spada. Kursy są ustalane przez banki, które kupując i sprzedając waluty, regulują kurs wymiany. W ostatnim raporcie z 2007 roku czytałem, że na rynku walutowym obracano 3 milionami dolarów dziennie. Kto wie, ile wynosi globalny PKB? $50 bilionów? Dołóż. 60? Już bliżej. Trzeba pomyśleć o wymianie, która odbywa się każdego dnia. Mamy około 260 dni roboczych w roku. Potrzeba kilku tygodni, by spekulacja zrównała się z globalną wartością wszystkich transakcji, które mają miejsce na całym świecie, każdego dnia przez cały rok. Zaledwie kilka tygodni. Naturalnie większość z nas regularnie wymienia walutę. Jeśli podróżujesz do innego kraju, kupujesz walutę innego kraju. Jest to część procesu handlowego, a duże firmy robią to cały czas. Jednak zawsze pojawia się pole do dyskusji na temat moralności tego procesu. Dzieje się tak, gdy ludzie zdają sobie sprawę, że da się zarobić na samych zmianach kursów walut. Ta część rynku jest zdecydowanie mniej etyczna. Walczy się z nią za pomocą nakładania podatków na transakcje. To najbardziej wątpliwy koniec rynku. To jego część. Ta gra z walutami powoduje niestabilność całego systemu. Jednak pewna nieprzewidywalność jest pożądana przez spekulantów, bo dzięki temu oni zarabiają pieniądze. Chcą stymulować rynek i robią to handlując i spekulując. W 2010 roku rynek walutowy stał się jednym z największych i najbardziej płynnych na świecie, ze średnią wymianą dzienną wynoszącą 4 biliony dolarów. Niestabilność rodzi potrzeby. Jak wpływa na kraje, zwłaszcza rozwijające się, jeśli nagle pojawiają się duże fluktuacje w przepływach finansowych? Co mogą z tym zrobić? Zwiększają produkcję i sprzedaż, obniżają ceny, przez co ubożeją jeszcze bardziej. Nie sposób nie zauważyć, że system wymiany międzynarodowej jest dosyć osobliwy, gdyż zależy w dużej mierze od opinii i przekonań na temat stanu danej gospodarki, a nie od tego, jak ta gospodarka faktycznie funkcjonuje. Sytuacja zmienia się bardzo szybko, skoro popyt na walutę zależy od przekonania konkretnych osób. Takie przekonania mogą utrzymywać się przez długi czas. Jednak efekty nagłej zmiany przekonania
przekonań mogą pojawić się błyskawicznie. Chodzi tu o minuty, a nawet sekundy. Pozorna stabilność i solidność gospodarki mogą nagle obrócić się przeciwko tobie i stać się wielką porażką. Nawet problemy finansowe w sąsiednim kraju mogą wywołać problemy z walutą. Wiele globalnych kryzysów finansowych z ostatnich 30 lat wynikało z szybkiego wycofywania krajowych walut lub nawet walut z całych regionów. Działanie to znane jest jako wojna finansowa. Przyniosło to znaczne korzyści dużym instytucjom, takim jak Goldman Sachs i duże banki, które dzięki temu poradziły sobie lepiej niż w bardziej kontrolowanym środowisku. Dzięki temu ludzie stali się bardzo bogaci. Dzięki temu niektórzy bardzo się wzbogacili i rynki finansowe niezwykle się rozwinęły. Wszyscy zaangażowani w ten proceder są zainteresowani deregulacją świata. W przypadku Wielkiej Brytanii mamy rząd, który otwarcie, celowo i agresywnie sprzeciwia się wszelkim regulacjom nałożonym na rynki finansowe. Nie jest jednak tak, że ktoś za kulisami manipuluje sceną. Wszystko jest jawne, dzieje się na naszych oczach. Taka jest nasza rzeczywistość. Myślę, że jest to forma wojny ekonomicznej. Wiele zmian, które zaszły w światowej gospodarce w ciągu ostatnich 30 lat, jest wynikiem zadłużenia krajów trzeciego świata, ponieważ dało to bogatym krajom, bankom i sektorowi finansowemu ogromną władzę nad biednymi regionami. Regiony te produkują wiele zasobów, z których korzystamy w sposób nierzadko podobny do wyzysku kolonialnego. Jest to bezpośrednia forma władzy, która jest wykorzystywana w tych krajach, aby zmusić je do przestrzegania interesów bogatszych krajów. W rezultacie nie tylko kontrolujące świat korporacje rozrosły się i osiągnęły ogromne zyski, ale także sektor finansowy. Prawdziwe pieniądze, jakie można dziś zarobić, nie są wynikiem produkcji, ale spekulacji. Tworzenie pieniędzy z pieniędzy jest najbardziej dochodową i największą formą działalności gospodarczej na świecie, jaka obecnie istnieje. Biedne kraje bronią się, gromadząc pieniądze, które bogate kraje tworzą z niczego. Pierwszy generalny gubernator holenderskich Indii Wschodnich, który stworzył i umocnił szlaki handlowe oraz walczył z hiszpańską i angielską flotą, powiedział o powstaniu holenderskiego imperium następujące słowa. Nie ma handlu bez wojny. Nie ma wojny bez handlu. Pieniądze i władza. Finansowy imperializm. W ten sposób rezerwy stały się sposobem zabezpieczania się. Przed czym? Spekulacją, atakiem spekulacyjnym, krachami na rynkach, bańkami spekulacyjnymi. Kiedy kraj ulega atakowi spekulacyjnemu, jest zmuszony do deregulacji rynków i dostosowania swojego systemu finansowego do systemu dominującej strony. Dużym problemem krajów rozwiniętych w kryzysie zadłużenia jest to, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który kontroluje globalny system finansowy, poinstruował je, że aby wyjść z długów, muszą zrestrukturyzować swoje gospodarki, a zwłaszcza zwiększyć eksport, by zarobić więcej dolarów do spłaty zadłużenia. Z czasem okazało się, że ten system nie działa. Państwo ograniczające wydatki publiczne zatrzymuje swój własny rozwój. Ich potencjał rozwoju praktycznie znika. Skupiają się więc na rynku eksportowym. Spłacają w odsetkach znacznie więcej niż wydają na służbę zdrowia, edukację, a ich długi wciąż rosną. Developing their own economy at all. They were paying far, far, far more in debt repayments than they were spending on health or education or anything else. And their debts just kept getting bigger and bigger and bigger.
Takie państwo nie ma innego wyboru, jak tylko pozwolić wielkim korporacjom eksploatować jego zasoby naturalne i siłę roboczą. Finansowy imperializm to ekspansja i utrzymanie potęgi imperialnej poprzez kontrolę finansową. To, co dzieje się na świecie, nie jest żadną tajemnicą. Ostatnie 30 lat można określić mianem neoliberalizmu, którego głównym założeniem są płynne kursy wymiany, mniejsza regulacja rynków finansowych i mniejsza ingerencja rządów w działanie rynku. Różne instytucje, w szczególności Międzynarodowy Fundusz Walutowy, próbują wdrożyć taki model polityki. Nie jest to żadna tajemnica, to jawne działania. Trwa to już od dłuższego czasu i tak właśnie działa. Dzięki temu niektórzy bardzo się wzbogacili. And it's made some people very, very wealthy. It's produced enormous concentrations of wealth. So when the international Kiedy Międzynarodowy Fundusz Walutowy interweniuje, zmniejsza zadłużenie kraju, ale jednocześnie narzuca szereg warunków. W latach 80. i 90. było to znane jako program dostosowania strukturalnego i przybiera bardzo podobne formy wszędzie tam, gdzie jest stosowany. Obecnie takie programy można zaobserwować w takich krajach jak Grecja, Portugalia i Irlandia, które zostały poinstruowane, aby zmniejszyć wydatki na sektor publiczny, zliberalizować rynek handlowy oraz kapitałowy tak, aby pieniądze mogły łatwiej napływać i wypływać z tych gospodarek. Pomysł polega na tym, że będzie to przyciągać inwestorów z bogatszych części świata i że wszystkie ich problemy zostaną rozwiązane dzięki inwestycjom. W rzeczywistości wielokrotnie udowodniono, że tak się nie dzieje. Tak naprawdę niszczy to nowe gałęzie przemysłu i możliwości w krajach rozwijających się, które stają się całkowicie zależne od towarów i usług z krajów rozwiniętych, a także od ich kapitału. Międzynarodowy Fundusz Walutowy bardzo chętnie nakłania państwa, aby obniżyły podatek, który międzynarodowe korporacje muszą płacić, gdy prowadzą działalność w tych krajach, ponieważ stanowi to zachętę dla innych międzynarodowych korporacji. Oznacza to również, że zyski osiągane przez te międzynarodowe korporacje równie szybko znikają za granicą, a państwo na tym nie zyskuje. Wiele słabo rozwiniętych krajów nie ma dziś prawie żadnych wpływów z podatków. Z tego powodu stają się bardziej zależne od międzynarodowych rynków kapitałowych oraz od kredytów. Dlatego na świecie jest wiele krajów, które zostały pozbawione suwerenności. Bardzo trudno jest wyobrazić sobie, jak demokratyczne społeczeństwa mogą rozwijać się lub funkcjonować, kiedy rząd jest bardziej zależny od dyktatu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i rynków finansowych niż od własnych obywateli. Instrumenty finansowe. To, co obserwujemy od lat 70., to dramatyczny rozkwit szeregu zjawisk, które miały stymulujący wpływ na zmiany w systemie finansowym i które doprowadziły nas do tego kompleksu ze szkła i metalu. Mam oczywiście na myśli londyńskie City. Aby zrównoważyć brak konkretnej wartości zabezpieczenia, na którym opierałby się pieniądz, instytucje finansowe opracowały sekurytyzację jako narzędzie zarządzania rynkiem. Stabilizację systemu ma wesprzeć sekurytyzacja, na którą składa się szereg innowacji i procesów finansowych, które nabrały tempa w latach 70. i 80. Jeśli w systemie jest chaos, potrzebny jest system zarządzania ryzykiem. Potrzebujemy derywatów, opcji, transakcji terminowych, stworzenia nowych rynków. Czy ktoś wie, co to jest hedging finansowy? Przekierowanie ryzyka, kontrola nad nim oraz ubezpieczenie się przed nim. Do lat 60. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd bardzo wyraźnie podkreślała, że derywaty, które nie były oparte na rzeczywistych towarach, takich jak produkty rolne, były zasadniczo rodzajem hazardu i nie pozwalała na handel nimi. Zmieniło się to w latach 60. Wówczas pozwolono na terminowe kontrakty na waluty. Stanowi to przykład handlu nie opartego na rzeczywistych produktach, tylko na możliwych zmianach cen walut w przyszłości. Kiedy ustalony system kursów wymiany uległ załamaniu, liczba transakcji poszła w górę.
Podczas gdy rząd wprowadzał środki regulacyjne, rynek zaczął wprowadzać nowe produkty. Teoretycznie rynek reguluje się lepiej sam niż dzięki interwencji rządu. Według teorii wydajności rynków, jeśli rynek działa sprawnie, jego uczestnicy mogą równie sprawnie reagować. Stają się wprawnymi obserwatorami konkurencji na rynku. Stabilny rynek nie jest napędzany przez panikę czy bańki spekulacyjne. Maklerzy i inwestorzy reagują na zmiany indeksów. Tak wygląda to w teorii. W 2008 roku doświadczyliśmy, jak wygląda to w praktyce. Doszło do tak gigantycznego kryzysu, że powszechna wiara w samoregulację i stabilizację nie miała już sensu. Praktyki wciąż są takie same, ale nie można już argumentować w ten sam sposób co wcześniej, że rynek jest czymś dobrym, koniecznym lub potrzebnym światu. W ciągu minionej dekady mieliśmy do czynienia z czymś, co nazywa się przeniesieniem ryzyka kredytowego, który jest formą zabezpieczenia się przed bankructwem firmy, w którą zainwestowaliśmy. W roku 2002 rynek tych papierów wart był niecały bilion dolarów, a w roku 2007 60 bilionów dolarów. Zaledwie 5 lat. W którymś momencie do ludzi dotarło, że obligacje zabezpieczone długiem nie zapewniają oczekiwanej stabilności. Liczby mówiły jasno, że to kompletny nonsens. Próba okiełznania ryzyka i długu wiąże się z dużo większym ryzykiem niż sądziliśmy. Żadne z tych rozwiązań nie ma już sensu. Wymyślanie coraz to nowych metod regulacji rynku finansowego i próby czerpania z niego zysków w rzeczywistości przyniosły efekt odwrotny do tego, co zakładali jego zwolennicy, doprowadzając do spektakularnego załamania. Efektem tych działań był interesujący fakt. Tylko sektor finansowy odnotował znaczący wzrost. Chociaż sektor finansowy czerpie ogromne korzyści z obecnego systemu monetarnego, nie jest on ani stabilny, ani sprawiedliwy. Wierzy się, że Bank Anglii słusznie dopuszcza do tego, że pieniądze, których używamy, są zabezpieczone obligacjami skarbowymi, a rząd może zagwarantować wykupienie swoich obligacji dzięki opodatkowaniu obywateli. W konsekwencji pieniądze te są zabezpieczone długiem rządu, natomiast zabezpieczeniem tego długu jest możliwość pozyskania przez rząd pieniędzy od obywateli. W ciągu ostatnich 30 lat obserwowaliśmy, jak prywatne długi stawały się długami publicznymi, a ostatecznie cenę tego długu płacili obywatele kraju dłużnika. To dlatego potrzebne są cięcia budżetowe. System został zaprojektowany w taki sposób, aby niektórzy ludzie bogacili się kosztem społeczeństwa i podatników. System obniża standard życia większości i rozdziela bogactwa między uprzywilejowanych. Od lat 70. mamy do czynienia z systemem finansowym, który nie ma stałych kursów wymiany, który wciąż poszerza swoje granice finansowe. Nadzór nad nim prowadzą banki centralne, które tak naprawdę nie mają żadnej kontroli, bo nie ma niczego na zastępstwo parytetu złota. Chaotycznie zwiększają podaż pieniądza i stają się pożyczkodawcami ostatniej szansy. Przez wieki systemy monetarne były tworzone dla głównych graczy polityki międzynarodowej w celu zapewnienia im przewagi. Ci zaś zaciekle bronią tego przywileju. Reforma rozliczeń międzynarodowych. Chciałbym ujrzeć nowy rodzaj pieniądza, oparty na czymś rzadkim, ale cenionym i potrzebnym. Tym czymś może być energia odnawialna. Waluta oparta na parytecie kilowatogodziny to byłoby interesujące rozwiązanie. Musimy zacząć doceniać zasoby, których jest niewiele, ale które są niezbędne do przetrwania ludzkości. Oparcie międzynarodowej waluty na czymś takim jak to wygenerowałoby ogromne inwestycje w energię odnawialną, gdyby była to główna jednostka rozliczeniowa.
Inną opcją byłoby stworzenie koszyka walut, w którym mieszane są wartości wszystkich walut, aby stworzyć bardzo stabilną walutę, której ludzie mogliby zaufać. Inną ciekawą opcją byłby koszyk produktów, na których można by oprzeć waluty międzynarodowe. Gdyby możliwe było zgrupowanie wszystkich rozwijających się gospodarek krajowych i podpisanie porozumienia na wzór porozumienia z Bretton Woods, pozwoliłoby to na powiązanie wybranych walut z różnymi koszykami dóbr, które byłyby odpowiednie dla ich gospodarek krajowych. Jeśli udałoby się to zrobić, zobaczylibyśmy stworzenie pewnego rodzaju porządku, który obecnie nie istnieje w międzynarodowej makroekonomii. Jedynym problemem jest zatem kwestia polityczna. Kto miałby tego dokonać? Utworzenie systemu monetarnego, który jest zarówno sprawiedliwy, jak i stabilny, jest możliwe. Czy nie tym powinny zajmować się organizacje międzynarodowe? Oto George. George pracował w dużym banku w Londynie. Ale pewnego dnia, bez ostrzeżenia, jego bank zbankrutował. Na szczęście rząd uratował bank i George zachował pracę, ale chciwy rząd chciał czegoś w zamian za udzieloną pomoc. Zażądał wyższego podatku od zarobku i premii George'a. Dla kogoś, kto prowadzi tak kosztowny styl życia jak George, taki cios może być druzgocący. Teraz George'owi ledwo starcza na czynsz za mieszkanie w centrum Londynu. Opony w jego Astonie Martinie są zużyte i ledwo nadają się do jazdy. Jeśli sytuacja George'a się nie poprawi lub jeśli ktoś taki jak ty mu nie pomoże, następny garnitur będzie musiał kupić w taniej sieciówce. Nawet jeśli George miałby co świętować, nie stać go już na szampana. George nie jest sam. Wielu innych cierpi tak jak on. Nikt nie wie, jak długo potrwa, zanim powrócą dobre czasy. Ale z twoją pomocą życie George'a może znów nabrać barw. Nawet mały comiesięczny datek może sprawić, że w jego życiu znów zaświeci słońce. Za jedyne 395 funtów może świętować swoje małe osiągnięcia butelką szampana Crystal. Za zaledwie 900 funtów George może kupić nowy komplet opon do swojego Astona Martina. 2000 funtów może pomóc George'owi odzyskać poczucie własnej wartości dzięki garniturowi od prestiżowego krawca. Nawet mniejsza kwota może pomóc. Zaledwie 200 funtów wystarczy na kolację dla George'a i jego dziewczyn. Kolejne 200 funtów wystarczy na drinki. Adoptując bankiera, nie tylko wspierasz kogoś takiego jak George w czasach kryzysu. Wspierasz londyńskie winiarnie, włoskie fabryki samochodów i luksusowych krawców. Spełnij swój patriotyczny obowiązek, wspierając najlepszy brytyjski przemysł w potrzebie. Kiedy dobre czasy powrócą, a George odzyska swoją premię, płacone przez niego podatki pomogą sfinansować usługi publiczne, z których to wy korzystacie. Więc dopóki dobre czasy nie wrócą, George i inni potrzebują waszej pomocy. Tekst polski Aleksandra Urbańczyk. Czytał Maciej Więckowski.